Dzień dobry Państwu, Angelika Kłos, zapraszam na sport. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin zainaugurowali przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2023-2024. Na początek zaplanowano serię badań i testów szybkościowych. Pierwsze dni przygotowań KGHM Zagłębia Lubin upłynęły pod znakiem badań, a także testów szybkościowych. Przede wszystkim to był taki typowo wprowadzający trening, to nie była jakaś długa jednostka, pograliśmy troszkę na mniejszej przestrzeni. Cieszy nas to, że praktycznie wszyscy oprócz tam Dudisa, który się zmaga nadal z lekkim przeziębieniem, wszyscy pozostali wrócili zdrowi do treningów z bardzo dużym entuzjazmem, z chęcią, z radością. To było widać zresztą na boisku dzisiaj, czy przed zajęciami w szatni i z tego się cieszymy i czekamy na następne dni, na już taką solidniejszą pracę treningową. W pierwszym treningu w 2024 roku wziął udział 29 zawodników. Wśród nich znaleźli się także młodzi zawodnicy trenujący do tej pory z drugą drużyną miedziowych. Reprezentacja Polski panczynistek wywalczyła srebrny medal w sprincie drużynowym podczas Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. W składzie medalistek była lubinianka Angelika Wójcik. Rywalizacja w sprincie drużynowym kobiet odbyła się dopiero po raz czwarty. Polki po raz trzeci stanęły na podium. W ten weekend odbyły się Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim i tam bardzo dobrze zaprezentowała się cała reprezentacja Polski, ponieważ mężczyźni też zdobyli złoty medal w teamie sprinterskim, kobiety srebrny medal, w której uczestniczyła nasza zawodniczka z MKS Kupem Angelika Wójcik i też w sportach indywidualnych. Na 500 metrów zajęła piąte miejsce, gdzie też jej forma idzie do góry. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się spisały też inne dziewczyny z kadry narodowej, szczególnie jeżeli chodzi o sprint. Mam nadzieję, jestem święcie przekonany, te imprezy, które czekają nasze zawodniczki do końca sezonu, to przede wszystkim wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą się ścigać na najszybszym torze na świecie, czyli Circle City, i potem Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Calgary w Kanadzie. Złoto kobiet wywalczyły Holenderki, brąz natomiast trafił w ręce Norweżek. Zawodnicy Vorenus Javor wznowili treningi po przerwie świątecznej. Pięściarzy czeka wiele wyzwań w nowym roku. Na treningu po przerwie zjawiło się mnóstwo zawodników w różnym wieku, gotowych na nowe pięściarskie wyzwania. Widać, nowy rok, nowe postanowienia, nowy ja, ale ludzie są cały czas ci sami, tylko dochodzą nowi. Także się rozwijamy powoli, przygotowujemy się do zbliżających się mistrzostw Polski, które już niebawem za 3 miesiące się odbędą, także już przyciskamy powoli tempa i nabieramy wiatru w skrzydła. Miniony rok był bardzo dobry w wykonaniu wojowników z Jawora. W zeszłym roku, gdyż mamy teraz jeszcze młodych zawodników, na Mistrzostwa Polski praktycznie startowaliśmy, tylko startowali od nas starsi zawodnicy. W tym roku na pewno będzie mocniej. Zeszły rok poświęciliśmy przede wszystkim na sparingi, na organizowanie lig sparingowych, startowanie w zawodach na Dolnym Śląsku i nie tylko na Dolnym Śląsku, mniejsze rangi, ale też niektórzy zawodnicy startowali w zawodach większe rangi, w Mistrzostwach Polski zdobywając strefy medalowe, także było ciężko, ale teraz będzie na pewno ciężej i owocniej. Zawodnicy teraz przygotowują się do zbliżających się Mistrzostw Polski w boksie. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie sportu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.